Kiedy zaczniemy szkołę, naszą nauczycielką będzie pani Terry. Poznaliśmy ją, kiedy byliśmy zwiedzić szkołę. A dzisiaj przychodzi do naszego domu. Co robisz, Tosiu? Chcę, żeby pani Terry poznała wszystkie moje przytulanki. Tosiu, co masz na rękach? Pomagałam Tymkowi malować statek kosmiczny. Przepraszam. Nie, nic nie szkodzi, nie martw się. Idę po ściereczkę. Czy Tymek też maluje? Tak, myślę, że tak. Daj mi rączkę, Tosiu. Pani nauczycielka nie może cię takiej zobaczyć. Tymku, gdzie jesteś? Tu jestem. O, spójrz na siebie. Chodź, wytrę ci buzię i rączki. Jak przyjdzie pani Terry, musisz być czysty, a ona zaraz tu będzie. Dlaczego pani Terry przychodzi do nas do domu? Nauczyciele spotykają się ze wszystkimi nowymi dziećmi jeszcze przed pierwszym dniem szkoły. To pomaga się nawzajem poznać. Rączki już prawie czyste, dziękuję. Ja chcę się bawić w rakiecie. Możesz się w niej pobawić później, Tymku. Ale teraz proszę zejdź na dół i bądź grzeczny. Poznasz swoją panią. Oj, ale kosmici zaraz zaatakują. Miau, miau. Mamusiu, miau. To pani Terry. Idę, Tosiu. Chodź, mamusiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Jestem Karolina Terry. Poznałyśmy się w szkole. To moja asystentka, pani Basia. Dzień dobry. Miło mi panie poznać. Jestem Jola, a to jest Tosia. Dzień dobry, pani. Cześć, Tosiu. Pamiętam cię. Cześć, Tosiu. Dzień dobry, pani Basiu. A gdzie Tymek? Jest na górze w swojej rakiecie. O. Nie chciał jeszcze schodzić. Przepraszam. Proszę wejść. Proszę się rozgościć. Dziękujemy. Tak, pokażę pani moje zabawki. O, naprawdę? Proszę za mną. Są tutaj. O. To jest księżycowy króliczek. Cześć. To jest Fryderyk. Cześć, Fryderyku. O, wstawię wodę. Zrobię herbatę. Super. To jest doktor Jamniczek. O, cześć, doktorku. Ojejku, biedactwo. Ma chorą nóżkę. Tak, jego zdrowa nóżka jest na górze. W mojej apteczce. Chce pani zobaczyć? Tak, bardzo chętnie. Chodźmy. Pani Jolu, czy możemy pójść z Tosią na górę? Tak, oczywiście. Tymek powinien być w swoim pokoju. Hurra, dobrze. Aha. A, rozumiem. No dobrze. Masz tu sporo sprzętu, prawda? Tak. Proszę. To jest druga noga doktora Jamniczka. A. W taki właśnie sposób go leczę. Rozumiem. O, proszę, jakie to sprytne. Wiesz co? Mam w torbie kogoś, kogo przydałoby się zbadać. To jest pan Miodek. Nasz klasowy miś. Spróbujesz go wyleczyć? Tak. O, biedny misiu. Nakleję plasterek na twoją łapkę. O, no właśnie. O tak. Cudownie. O, pięknie. Dziękuję ci. Chyba wezmę go, żeby przywitał się z Tymkiem. Dobrze? Dobrze. Tymek jest w pokoju obok. O, dziękuję ci, Tosiu. Pani Basiu, znajdzie pani naklejki dla Tosi i Tymka? Oczywiście. Mam je na dole w teczce. Miau, ciau, miau. Tymku? Dzień dobry. Mogę wejść? Przyniosłam naszego klasowego misia, pana Miodka, żeby się przywitać. To jest misio Pysio. Przytul mnie. O, cześć, misiu Pysio. Podajmy sobie łapki. Cześć, miło cię poznać. Cześć, nawzajem. Ale masz fajną rakietę kosmiczną. A wiesz, że nasza klasa miała w zeszłym semestrze kosmiczny tydzień? Wow. Robiliśmy planety, rakiety, zawieszaliśmy je pod sufitem. Robiliśmy też maski kosmitów. O, ponosiłbym maskę kosmity. Naprawdę? To świetnie się składa, bo je przyniosłam. Chodź, zobaczymy. Dobrze. Śmiesznie to wygląda. Co to jest? Maski kosmitów. I co, podobają się wam? Tak. Którą chciałbyś przymierzyć, Tymku? Ja przymierzę tę. Dobrze. A ty, Tosiu? Ja poproszę tę. O, a ta będzie fajne dla ma mnie. Oczy. Pomogę ci. Proszę bardzo. Chodźmy pokazać się mamusi. Założyliśmy z Tosią maski kosmitów.
pani Terry też. Mamusiu, jesteśmy śmiesznymi i strasznymi kosmitami. Tymek w końcu odważył się zejść. Wyglądacie jak prawdziwi kosmici. Chodźcie, w kuchni czekają na was wszystkich specjalne kosmiczne napoje. Tymek poznał panią Basię. Wypiliśmy nasze kosmiczne soczki. Potem pani Basia dała nam obojgu naklejki. Mam dla was naklejki. No dobrze, proszę. Dziękuję, to króliczek. Dla ciebie? O, moja to tylko stary, nudny parasol. Naklejki, które dostaliście, króliczek i parasolka, są bardzo ważne, Tosiu i Tymku. Pani Basia umieści dokładnie takie same naklejki na waszych wieszakach w szkole, żebyście pierwszego dnia wiedzieli, gdzie powiesić swoje torby i kurtki. Dziękuję. Bardzo podoba mi się ta naklejka. O, cieszę się. Przypomina mi naszego króliczka Wierciołka. Dziękuję paniom bardzo. Nie ma za co. Moja naklejka też jest w porządku. Dziękuję. Proszę bardzo. Tata wrócił! Już jestem! Szybko załóż maskę! O, właśnie! Rety! Skąd się wzięły te maski? Nasza nauczycielka, pani Terry i asystentka Basia nam je dały. Chodź się poznać, tato! Tak. Przyniosły je ze sobą. Chodźmy, chodźmy. Dzień dobry. Dzień dobry, bardzo mi miło. Miło pana poznać. A, o, nie, przepraszam za spóźnienie. Rozumiem. Ojej! Awaria samochodu. Mamusiu, gdzie jest ściereczka? Tata jej potrzebuje. Już daję. Ojej. Proszę bardzo, wytrzyjcie tatę. Naprawdę, przepraszam. Tato, nie możesz być taki brudny przy pani Terry. Mamusia tak powiedziała. Dziękuję, Tosiu. Tosiu, Tymku, czy macie jeszcze jakieś pytania o waszą nową szkołę? Tak. Czy Tymek i ja będziemy mogli siedzieć razem pierwszego dnia? Tak, oczywiście. Wszystkie 30 dzieci z naszej klasy siedzi razem na dywanie. Ale jak poznamy imiona wszystkich tych dzieci? Och, poznacie. Będziemy się bawili w mnóstwo zabaw integracyjnych. Mamy jeszcze sporo dzieci do odwiedzenia i one też chciałyby zobaczyć maski kosmitów. Czy mogę prosić je z powrotem? Dziękuję. Dziękuję wam za gościnę. Bardzo miło było was odwiedzić. Dziękujemy. O, dziękujemy za odwiedziny. Tosiu, Tymku, widzimy się w przyszłym tygodniu w waszym pierwszym dniu szkoły. Tak, widzimy się. Tak, świetnie. Pa! Pa! Do zobaczenia. Do zobaczenia. Wtedy tata powiedział... Dziękujemy, dziękujemy. A do tego czasu będziecie już mieli 5 lat. A do tego czasu będziecie już mieli 5 lat. Pamiętacie, macie urodziny? O właśnie, w ten weekend wyprawiamy urodziny! Nie bawcie się dobrze na urodzinach i opowiedzcie mi o wszystkim w szkole, dobrze? Dobrze. To powiedziała pani Terry, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj odwiedziła nas nasza pani. Pamiętacie, jakie maski przyniosła pokazać nam pani Terry? Czy to były maski kosmitów? Czy maski zwierząt? Odpowiedź kryje się za króliczkiem. Spójrzcie, prawidłowa odpowiedź to maski kosmitów. Zobaczcie. Mamusiu, jesteśmy śmiesznymi i strasznymi kosmitami. Wyglądacie jak prawdziwi kosmici. Świetna gra. Było fantastycznie. Do zobaczenia. W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.